Cześć. Witam was na moim kanale. W związku z tym, że portal się świeci na złoto, mamy podwójne szanse na trafienie legendy z Sacreda Plus. Jest 10x na Ner Gigante, ale o tym nawet nie wspominam. Nie. No ale będę otwierał szardy. Będę otwierał szardy na dwóch moich kontach plus jednego konta od mojego widza na moim głównym koncie od mojej porażki w ściganiu Nergigantę udało mi się trafić 3 kredy troszkę z, e, z Clan Bossa, trochę z Doom Tower no i otworzę sobie, a co mi tam e, zawsze może coś wpaść także tutaj będzie będą trzy na moim drugim oczywiście będzie tych, e, tych e, secretów trochę więcej także zaczynamy, no, nie mam tutaj za dużo e, nadziei na to, że coś ciekawego trafię Mercy jest wyzerowane. Rektor Draft pierwsza. W drugim Wuzgard całkiem dobry epic na Fire Knighta No i zobaczmy. No, może chociaż coś do fuzji. To jest legenda! Ach! Mountain King. Duplikat. Co to by była za sytuacja, gdybym trafił Nergigante z tych trzech shardów? To by dopiero była fajna. Fajna sprawa. No, niestety trafia Mountain Kinga, jest to duplikat na moim koncie. Ale z trzech szardów legenda absolutnie nie mam na co narzekać. Na A1 po prostu atakuje jednego przeciwnika. Na A2 ponownie atakuje jednego przeciwnika, ale tutaj ignoruje połowę defensu. Na A3 też ignoruje jednego przeciwnika. Ignoruje shield i block damage. No, przydałoby się tego czempiona troszkę odświeżyć, bo on. Wypadł z mety No i z tymi skillami Nie widać żeby, żeby Miał wrócić I mamy jeszcze fajny pasyw Zwiększa swój atak o 50% Za każdym razem kiedy zabije Jakiegoś przeciwnika i tak może O 100% zwiększyć Swój atak, co ciekawe Jest to czempion z najwyższym HP Wśród legend Nie pamiętam teraz Nie zwracam uwagi na mityków, ale tam chyba też Nikt go nie prze nie prześciga, jeśli chodzi o... nie przegania, jeżeli chodzi o... jeżeli chodzi o HP o to tyle na moim głównym koncie, zobaczmy czy chociaż Faction Guardians dzięki temu zyskuje nie, tu już mam dyszkę ale czy mogę kogoś tutaj wymienić? czy mogę kogoś wymienić? w sumie może Molly, plus jeden Molly byłaby ciekawa a może po prostu Unbind będzie. No nieważne, w każdym razie pierwsze konto zaliczone. Z trzech wpadła legenda, a teraz idziemy na konto numer 2. Jesteśmy już na drugim koncie. Tutaj bardziej przyzwoita ilość tych sekretów, ponieważ mam ich 16. Gdyby tutaj mi wpadła druga energigante, byłbym też bardzo zadowolony, ale tutaj bardzo potrzebuję daczes. Tyle lat, tyle szardów. I ciągle nie mogę jej trafić. Harima byłaby też bardzo fajna. Teodor tutaj byłby naprawdę fajny. Nekmothar byłby absolutnie fantastyczny. No ale zobaczmy. Najpierw trzeba przede wszystkim trafić legendę. Na początek Taogar. To jest nie. Zawsze mylę. Taogar jeszcze jest jeden bardzo podobny champion, który jest bardzo fajny na klan bossa. Visionary. No tutaj też fajnie by było, jakby mi brakujące. Epiki do fuzji wpadły. Skullcrasher, jeden z niewielu czempionów AoE. Yy, kontratakiem. Korps Collector to nic nic ciekawego. Kolejny Epic, Jurojin, no to nie jest jakiś super czempion. I kolejny Epic, Wildrax. Jeszcze 10 zostało. Czekam na pierwszą legendę. Jest legenda i jest to mm, Archbishop Pinthroy Jest to naprawdę fajny champion, ale jest to duplikat. Niestety mam go zrobionego, yy, używam. No i zobaczmy co on tutaj ma. Na A1 atakuje jednego przeciwnika, transferuje losowy debuff z tego championa na cel i mamy 75% szans na kradzież losowego buffu z celu. Na A2 umieszcza Increase Accuracy na wszystkich na dwie tury, potem atakuje przeciwników. Umieszcza Heal Reduction duży na dwie tury na przeciwnikach. Dodatkowo mamy 100% szans na wrzucenie Block Buffs na wszystkich na dwie tury. Czempioni z Demon Spawn and Dead Horde Night Revenant nie mogą rezystować tych debuffów. Także to jest bardzo fajny ruch, na przykład na Hydrę. Increase Accuracy u nas Block Buffs na przeciwników. A3 leczy wszystkich naszych o 30% ich max HP. Potem rzuca Increase Defense na dwie tury. Jeżeli mamy 4 lub więcej żywych championów, wtedy rzuca Shield na dwie tury w wysokości 20, 30% ich max HP. Szkoda, że to jest ich max HP, a nie jego. I mamy jeszcze Passive. Usuwa Decrease Defense i Weaken z tego championa na początku każdej tury. Aura to Accuracy we wszystkich miejscach 50%. Punktów także pierwsza legenda. Mam nadzieję, że nie ostatnia. Fajnie, by było mieć jakąś nową. Jest druga z rzędu. Kto tym razem? Helikat! Też to jest bardzo dobry czempion. To jest niestety duplikat. Akurat wczoraj zwolniłem mojego helikata z obowiązków na Iron Twins i będę go budował pod inne miejsca. No tutaj mam duplikat. którego akurat w tym momencie nie potrzebuję. Ale. Na A1 atakuje jednego przeciwnika dwa razy i mamy tutaj fajne szanse na wrzucenie weekend Doradkowo ignoruje shield i block damage Na A2 atakuje wszystkich przeciwników i wrzuca shield na dwie tury Shield jest oparty na jego defensie, także jest to naprawdę fajny shield plus mocne uderzenie I mamy tutaj na A3 umieszcza block damage na wszystkich na dwie tury I za każdym razem kiedy block damage jest usunięty z naszego czempiona wygasa albo generalnie jak tracimy block damage to zamiast tego jest increase defense i jeszcze jest bardzo fajny pasyw zwiększa jego defense o 5% za każdego czempiona który ma block damage na sobie i kiedy czempion z block damage jest zaatakowany to on kontraatakuje wtedy i uderza swoim a1 co może się bardzo przydać na przykład na arenie Robiłem taki film, on w połączeniu z Ultimate Death Knightem Bardzo wolnym Ultimate Death Knightem Jest fantastyczny Bo on mocno uderza A za każdym tak block damage wrzucamy na Death Knighta Death Knight przyjmuje obrażenia I za każdym razem kiedy jest atak na kogoś No to Helikath kontratakuje I jeszcze mamy Aura zwiększa defense we wszystkich miejscach O 30% Oczywiście jest też fantastyczny na Clan Bossa Umożliwia w pojedynkę tworzenie teamów Unkillable. No idziemy dalej. 8 zostało. Czy będzie trzeci z rzędu może? No niestety. E, mamy tutaj Maeve. Fajnie by było, jakby jeszcze jeden wpadł. Jakiś nowy e, Spulker. I Pan de Bowhorn. To jest jeden z nowych epików. Jest trzecia legenda i to jest Razelwark. Kolejny duplikat, kolejny duplikat, 3 i 3 duplikaty, od niedawna używam go na, mm, zrobiłem go pod, yy, pod yy, Hydrę, coś dzisiaj mam problemy z wysłowieniem się pod Hydrę, naprawdę robi robotę, na A1 atakuje jednego przeciwnika 3 razy, każde uderzenie napełnia jego turmiter o 5%, A2 atakuje wszystkich przeciwników, 100% szans na wrzucenie licza, leczy go o 10%, jego max HP za każdy licz, który umieści na przeciwniku, na 3 atakuje wszystkich, umieszcza na nas increase speed i increase accuracy przed atakiem. To się jeszcze dzieje i mamy bardzo fajny pasyw. Każdy increase speed umieszczony na tym czempionie zwiększa jego speed o 5%, tak może o 100. Nie o 5%, o 5 punktów. Tak może o 100 punktów zwiększyć swój speed. On naprawdę osiąga wielkie prędkości i na końcu mamy aure zwiększa speed we wszystkich miejscach o 20%. Bardzo fajna aura. Trzecia legenda. Trzeci duplikat niestety, ale jeszcze są cztery szardy. Może będzie czwarta legenda. The Final Sinner. No to jest tragiczny epik. Co my tu mamy? Bushi. Kolejny niezbyt, niezbyt dobry. Delver i Ostatni szardzie, co tu się kryje. Ach, już przez ten lag myślałem, że może będzie legenda Gory. A ogrod jest przyzwoity na Fire Knight Hard. Także zero nowych nie ma czerwonej kropki. Czy ja mogę z tymi czempionami coś zrobić? Demon Spawn. O, Demon Spawn plus 10. Tak patrzę, czy przypadkiem nie zepsuje jakiegoś Junu? Nie psuję. Także plus 10 speedu dla wszystkich moich yy, legend Demon Spawn. Kogo jeszcze tam trafiłem? Sacred Order. O, tutaj Pintroid też się przyda. Accuracy Resistance na pewno się przyda. I Razel Warg był. Skinwalk no, w Skinwalkersach akurat mam już pełno, ale będę mógł kogoś zwolnić. Albo Razel zrobić plus 1. Uuu. nawet dwóch mogę zwolnić. Tych mam pełno. Czyż nie jest tutaj? Tak, jest tutaj, dobra. No cóż, chociaż się przydali do tego, więcej mam statów, dobra. E, kończymy z drugim kątem, a teraz loguję się na konto e, mojego widza. Na koniec jesteśmy na koncie Grasa, który bardzo by chciał zdobyć Nergigantę. Otwieram w tygodniu u niego wszystkie Ancienty i Primale, nie udało się, zobaczymy czy z Sacred'a Teraz Nergigante wpadnie, aczkolwiek nie jestem najlepszą osobą do tego, żeby Energiganta. Akurat zdobywać, zobaczmy. Oj, mały lag był, ale nie było legendy. Mordekaj bardzo dobry epik, bardzo robi roboty na moim free to play. Teraz Neldor, kolejny bardzo fajny, kolejny epik. No, tym razem już gorzej. Korps kolektor. Jeszcze mamy 9 Ale Ciągle bez legendy. Torture helm. On jest do fuzji Razina przydatny, ale też soluje Smoka 20. Kormak, no to jest słabiutki champion. No dajcie mi legendę. W poprzednim koncie było naprawdę fajnie. Jeśli chodzi o ilość, także przydałoby się tutaj też jakąś legendę trafić. Na razie seria słabych epików. 5 do końca. Jest w końcu legenda. Uuu, jest to słabiutka legenda. No na pewno nie jest to Gamuran. To jest słaby czempion. Atakuje jednego przeciwnika dwa razy i mamy szansę na wrzucenie block active skills na dwa. Atakuje wszystkich przeciwników i mamy 100% szans na kradzież losowego buffu z każdego przeciwnika po. Kradzieży mamy deb, Buff Spread i bierze losowy Buff z tego czempiona i roznosi na wszystkich naszych czempionów. I mamy A3, gdzie bardzo dużo się dzieje. Tutaj możemy wybrać sobie czempiona, który jest żywy z naszego teamu lub martwy. Jeżeli jest martwy, to umieszcza Block Revive. Przepraszam, nie na, na naszych, na przeciwnikach. Na przeciwnikach tutaj. Jeżeli jest martwy, to wrzucamy na niego blok Revive. Potem atakujemy wszystkich przeciwników. Każdy przeciwnik otrzyma obrażenia w wysokości 20%, 20 max HP celu. Jeżeli wybieramy miniona bossa, to obrażenia są w wysokości 20% max HP Gamurana. Ten atak nie może być krytyczny, ignoruje shield. I 100% defense. A jeżeli wybieramy żywego przeciwnika, to umieszczę na nim trufir na dwie tury lecz naszych czempionów o 20% max HP przeciwnika. A jeżeli to jest boss albo minion, wtedy leczymy się o 20% 20% max HP Gamura. Na tego trufira nie można rezystować. I mamy jeszcze pasyw z Krzesza losowego czempiona z 30% HP i turmiter Hmm, za każdym razem, kiedy przeciwnik jest zabity, i, i to nie działa, jeżeli obrażenia pochodzą z poisonów, HP, burn, bomby albo reflect damage. I tu mamy dwie tury cooldownu, można to skrócić do tury jednej. Także tak wygląda Gamuran. 4 Sekredy, może jeszcze jakiś, jakaś legenda wpadnie na razie. Colin, czyli All Freak. on jest potrzebny do fuzji Lady Mikage. Co my tu mamy? Pani Gerandol, Karolina. Świecznik, nie Gerandol, świecznik. Powiedzieć. Bloodfeather. I ostatni sekret. Jest legenda. Holstring Ring jest całkiem. jest naprawdę fajnym czempionem na Fire Knighta. Eee, przez to, że ma wiele uderzeń. A jeden atakuje dwa razy losowo. E, rzuca Increase Attack na, sobie, e, na siebie, jeżeli to jest atak krytyczny na 2 atakuje 3 razy losowo ignoruje 25% defensu, jeżeli przeciwnik ma na sobie Hex, i kolejne 25% defensu, e, jeżeli to jest e, champion z Banner Lordsów albo Night Revenant na 3 atakuje 4 razy losowo. Każde uderzenie ma 100% szans na rzucenie Hexu na 3 tury. E, czempionie z Banner Lordsów i Night Revenant nie mogą tego rezystować. Każde uderzenie dodatkowo ma 100% szans na kradzież. 25% Turmiter z tych dwóch frakcji kradnie połowę Turmiter. Jeżeli e, Turmiter tego czempiona ma 75% albo więcej po tej kradzieży, to wrzuca na niego Perfect Veil vale na dwie tury. I mamy jeszcze pasyw. jeżeli ten czempion zaatakuje dwa lub yy, przynajmniej dwa czempiony pod wpływem Hexu w tej samej turze, umieszcza na nim Perfect Veil. Kontrataki się nie liczą, zwiększa jego Crit Damage o 30%, jeżeli ma na sobie Perfect Veil. Także to jest Hall String, dwie legendy z 15, czy 13, 13 tutaj chyba, 13, nie pamiętam już. W każdym razie całkiem przyzwoicie, jeden całkiem dobry, jeden yy, Niedobry, jedna niedobra legenda, niestety, Nergigante nie udało się trafić. Dobra, to tyle jeśli chodzi o otwieranie e, w ten weekend. Życzę Wam powodzenia w otwieraniu. Mam nadzieję, że udało Wam się trafić naprawdę fajnych czempionów. A ja już się żegnam. Mówi do Was Samael. Cześć!